To jak to jest z tym psem? Zdechł czy umarł? Wokół tych słynnych słów profesora Bralczyka... Jednak co ludzkie, to ludzkie. Jestem starym człowiekiem i te tradycyjne formuły, tradycyjny sposób myślenia, nawet mówienie, że choćby najulubieńszy pies umarł, będzie dla mnie obce. Nie. Pies niestety zdechł. Powstała bardzo gorąca dyskusja, wylało się też dużo hejtu. Wypowiadają się i specjaliści, i niespecjaliści, a wszystkich zajmuje właśnie to, czy można i czy powinniśmy właściwie mówić umarł o psie, czy nie powinniśmy, czy wręcz czy nie możemy tak mówić i powinniśmy używać raczej tego predykatu zdechł. No więc jako, że temat gorący i na czasie, a my właśnie jesteśmy w formacie tych szybkich debat, to i dzisiaj zrobimy sobie debatę na ten temat. Tezy już nie będziemy losować, teza już jest. A moim gościem i uczestnikiem tej debaty będzie ChatGPT. No więc nasz czat zna zasady, także czat będzie argumentował za tezą, ja będę argumentował przeciwko tezie, a teza brzmi właśnie tak: w odniesieniu do zwierząt domowych, takich jak pies, powinniśmy raczej mówić, że umarły niż zdechły. No więc, mój drogi czacie, masz tutaj minutę, czas, start. Argument za tym, żeby mówić, że pies umarł zamiast zdechł, opiera się głównie na empatii i szacunku wobec emocji właścicieli zwierząt. Psy często są postrzegane przez właścicieli jako członkowie rodziny, a ich strata może wywołać głębokie uczucia smutku i żałoby. Używanie słowa umarł zamiast zdechł może być bardziej adekwatne do wyrażenia tych emocji z kilku powodów. Wyrażenie współczucia. Słowo umarł niesie ze sobą konotacje współczucia i empatii, które są ważne, gdy rozmawiamy z osobami przeżywającymi stratę. Może to pomóc w okazaniu wsparcia i zrozumienia dla ich bólu. Unikanie brutalności. Zdechł może być odbierany jako surowe i brutalne, co może dodatkowo ranić osobę w żałobie. Umarł jest bardziej delikatnym wyrażeniem, które może lepiej oddać szacunek dla zmarłego zwierzęcia. Kultura i ewolucja języka. Język ewoluuje razem z naszymi relacjami społecznymi i wartościami. Współczesne społeczeństwo coraz częściej uznaje znaczenie zwierząt w naszym życiu, co naturalnie prowadzi do bardziej humanizującego języka w odniesieniu do zwierząt domowych. No dobrze, przesadziłeś trochę z czasem, ale niech ci będzie. To teraz mój argument. Ja będę krytykował tę tezę, to znaczy będę argumentował za tym, że nie powinniśmy mówić o psie czy o zwierzętach w ogóle, że umarły, tak jak mówimy o ludziach, tylko jakoś inaczej. No więc dobrze, sam sobie wcisnę, czas start. No dobrze, więc język w takich sporach znaczeniowych właśnie jak to, jak język ewoluuje, zawsze powinniśmy, są pewne kryteria, które sobie zadajemy, jak kształtujemy te znaczenia. No jednym z nich, z takich najważniejszych, jest to, jakie konsekwencje to niesie, jakie wartości, jakie interesy, jakieś dane zmiana znaczenia wspiera. No i tutaj, jakie my mamy wartości, interesy dzisiaj, co my w Polsce potrzebujemy, jaki jest nasz problem, jakie są potrzeby. Potrzebem, czy problemem właściwie, a potrzebą jest to, żeby zwiększać dzietność, bo nasza dzietność leci na łeb, na szyję. To jest oczywiście szkodliwe dla nas wszystkich, dla naszej przyszłości. Więc w naszym interesie jest to, żeby zwiększać dzietność. A jedną z przyczyn tego, że ta dzietność spada, jest to, że młodzi ludzie coraz częściej decydują się właśnie na adopcję zwierzątka zamiast na prokreację. I w związku z tym w Polsce mamy coraz mniej dzieci, także powinniśmy także przez język oddzielać i jakoś wyżej wartościować posiadanie dzieci niż posiadanie zwierząt. No i właśnie dlatego o psie nie powinniśmy raczej mówić, że umarł, tylko że no właśnie jakoś zdechł albo umarł inaczej. Nie adoptowałem psa, tylko przygarnąłem psa i nie psiecko, tylko właśnie, nie wiem, pupil, piesek. A szczur to co? Pies? Dobrze, no to co? Teraz może krytyka. To jest interesujący argument, który dotyka kwestii językowych, demograficznych i społecznych. Skrytykowanie tego argumentu można przeprowadzić poprzez analizę kilku kluczowych punktów. Nieproporcjonalność językowa. Argument sugeruje, że używanie określonego języka wpłynie na decyzje reprodukcyjne ludzi. Jednak decyzje o posiadaniu dzieci są złożonymi procesami, na które wpływają czynniki ekonomiczne, społeczne, zdrowotne i osobiste, a nie tylko język, którym się posługujemy. Zmiana terminologii związanej ze zwierzętami domowymi prawdopodobnie nie wpłynie znacząco na wskaźniki dzietności. 2. Szacunek i empatia. Język pełen empatii i szacunku jest ważny dla dobrostanu emocjonalnego ludzi. Używanie bardziej delikatnych terminów w odniesieniu do zwierząt domowych, które są traktowane jak członkowie rodziny, jest wyrazem empatii i szacunku dla uczuć właścicieli. Dezawuowanie tych uczuć może prowadzić do alienacji i negatywnych skutków społecznych. 3. Antropomorfizacja i relacje międzyludzkie.
Podczas gdy zwierzęta nie są ludźmi, traktowanie ich z pewnym poziomem szacunku niekoniecznie zagraża wartościom rodzinnym. W rzeczywistości silne więzi ze zwierzętami mogą wspierać rozwój empatii, troski i odpowiedzialności, co jest korzystne dla społecznego kapitału relacyjnego. 4. Wolność językowa. Indywidualna wolność językowa jest ważnym aspektem demokracji i wolności słowa. Narzucanie określonych terminów może być postrzegane jako ingerencja w osobiste wybory językowe i sposób, w jaki ludzie wyrażają swoje uczucia i relacje. No dobrze, dzięki, drogi czacie. No to teraz mój czas. Dobrze, no to moja krytyka twojego argumentu. No właśnie ten temat jakby empatii najbardziej mnie ciekawi, to co przed chwilą powiedziałeś, drogi czacie. No bo jak powiesz, jeśli powiesz przy osobie, której dziecko umarło, no właśnie, że nie wiem, że twój kot albo że twój kanarek umarł, ba, jeśli będziesz żądał od tej osoby, żeby ta osoba mówiła z takim samym stosunkiem o twoim zdechłym kanarku, jak o jej zmarłym dziecku, to czy to nie jest brak empatii? Znacznie chyba większy niż jakby brak empatii wobec zwierzęcia, czy brak empatii wobec właściciela jakiegoś zwierzęcia, prawda? No i odnośnie jeszcze tej krytyki, bardzo mi się spodobały, są bardzo fajne rzeczy, które powiedziałeś. Zresztą mój argument rzeczywiście chyba się wali. Natomiast jeśli chodzi o wymaganie od innych tego, żeby nie mówili tak, a nie inaczej, czy żeby, skoro mają inną opinię, no to jest bardzo, bardzo ciekawa uwaga w tym kontekście. Wystarczy spojrzeć a propos na hejt, który się wyrął na profesora Brolczyka po tym, jak on wyraził swoją inną opinię. Indywidualna wolność językowa jest ważnym aspektem demokracji i wolności słowa. Swoją drogą jestem ciekaw, co by ChatGPT odpowiedział na tą moją krytykę, jaka by była replika. To tak gwoli komentarza, bo ja mogę komentować, on nie może, to jeszcze go zapytamy już poza czasem. To ważna uwaga i należy ją wziąć pod uwagę. Użycie języka, które może porównywać stratę zwierzęcia do straty dziecka, może być rzeczywiście trudne dla osób, które przeżyły taką tragedię. Oto kilka sposobów, jak można zająć się tym problemem z empatią i szacunkiem. W sytuacjach, gdzie mogą być obecne osoby, które straciły bliskich, zwłaszcza dzieci, warto być szczególnie ostrożnym w doborze słów. Unikanie bezpośrednich porównań między śmiercią zwierzęcia a śmiercią człowieka może pomóc w uniknięciu niepotrzebnych ran emocjonalnych. Zamiast używać ogólnych terminów, można dostosować język do konkretnej sytuacji, na przykład mój pies odszedł, zamiast mój pies umarł. Takie sformułowanie może być postrzegane jako bardziej delikatne i mniej porównawcze do śmierci człowieka. Super, dziękuję ci bardzo. To bardzo ważne rzeczy w ogóle ten czat mówi. Dobrze, pozwólcie teraz, że komentarz, już tylko mój komentarz do tej naszej debaty. Może najpierw taki komentarz, czy taki metakomentarz właściwie. Najpierw nie merytoryczny, tylko taki argumentacyjny. Można stworzyć bardzo łatwo przy pomocy oprogramowania, które już znacie, taką właśnie mapę tej naszej dyskusji. Tu jest narysowany mój argument z lewej strony. Z prawej strony jest argument ChatGPT. Tu widać, jakie są połączenia też, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale właśnie ChatGPT też korzystał na przykład z niektórych przesłanek, na przykład to, że posiadanie zwierzęcia, czy kontakt ze zwierzęciem, czy bliska relacja ze zwierzęciem, to jest coś, co wpływa też na naszą empatię i też uczy nas na przykład odpowiedzialności. Jak to ten piesek spalony? A to z kolei jest też, to są cechy, których też potrzebujemy, można powiedzieć, do tego, żeby decydować się na założenie rodziny. Tutaj na dole też jakby są zaznaczone krytyki, to znaczy na szaro jest właśnie jedna krytyka, że to jest bardzo dobra krytyka, ta, którą przedstawił ChatGPT, to znaczy pomimo tego, że ja stworzyłem ten argument, to jakby widzę od razu tę słabość, a mianowicie, że no właśnie jeden nawyk językowy, taki jak, że będziemy mówić o ludziach, że umarli, a o zwierzętach, że zdechły, albo jakoś inaczej, to nie jest chyba coś, co nam podniesie dzietność. Oczywiście to zjawisko, o które wspomniałem, które rzeczywiście można znaleźć wiele różnych danych, które to potwierdzą, że rzeczywiście tak jest, że coraz więcej młodych ludzi nie decyduje się świadomie na rodzinę, a jakby wybiera zwierzątka i w ten sposób realizuje jakąś potrzebę opiekowania się, no jakieś te nasze instynkty, które mamy. Rzeczywiście tak jest, ale pytanie, czy ten nawyk językowy coś zmieni? Można powiedzieć, że my w Polsce tę różnicę językową między umieraniem zwierząt i ludzi mamy. No i co? Czy to jakoś nas sprawia, że jesteśmy odporni na powiedzmy na ten trend zamieniania dzieci na zwierzęta? No raczej nie. Więc myślę, że bardzo celnie
ChatGPT tutaj uderzył w ten argument. Z kolei ta krytyka, którą ja przedstawiłem, którą nie wiem, czy też wyłapaliście, ale ChatGPT także również przyznał. Zamiast używać ogólnych terminów, można dostosować język do konkretnej sytuacji. Na przykład mój pies odszedł zamiast mój pies umarł. Takie sformułowanie może być postrzegane jako bardziej delikatne i mniej porównawcze do śmierci człowieka. No, to w takim razie tutaj nawet ChatGPT znalazł coś, co myślę, że zaraz możemy określić jako rozwiązanie tego problemu, a mianowicie, żeby używać innych określeń. Może jeszcze taki drugi komentarz, taki już komentarz powiedzmy bardziej merytoryczny odnośnie tej debaty, która się w Polsce, debaty i hejtu, który w Polsce od kilku dni występuje. Ja to powiem jakoś tak w punktach, bo tak sobie to jakoś zapisałem. To znaczy, po pierwsze, pojawiają się takie głosy, naiwne bardzo w mojej opinii i zaraz to uzasadnię, że właśnie język się zmienia, język ewoluuje, a ten bralczyk po prostu stary gościu konserwatywnie stoi na swoim i po prostu dla niego czas się zatrzymał. No i że właśnie jeden bralczyk kijem Wisły nie zawróci. To się samo zmienia. To się zmienia, język jest żywy. Właśnie to chodzi, że jeden bralczyk nie zawróci kijem języka polskiego. Język się zmienia, język jest żywym tworem, zmieniają go pokolenia. Na to można odpowiedzieć, cóż, po pierwsze, że znaczy, no to jest oczywiście komunał taki, banał. Język ewoluuje, oczywiście, że ewoluuje, ale jak ewoluuje? I czy to sam fakt, że na poziomie ogólnym, z perspektywy czasu, dzieją się pewne zmiany w języku, czy to uzasadnia, że ja, ty w jakiejś rozmowie możemy dokonywać gwałtów na języku, zmieniać znaczenia tak, jak chcemy akurat? I zasłaniając się zawsze tym sloganem, że hej, język ewoluuje, ty jesteś taki po prostu, taka z ciebie konserwa, że tego nie zauważasz, że tego się... No nie, oczywiście, że nie. To znaczy język ewoluuje, my trochę tę ewolucję w jakiś sposób kontrolujemy. Mało tego, mamy pewne kryteria do oceniania tego, jak się zmieniają znaczenia. Zresztą mówiłem trochę o tym w materiale o feminizmie. Oczywiście zawsze pytamy, jakie wartości, jakie interesy na przykład za daną zmianą znaczenia stoją. Mamy też jeszcze inne kryterium, kryterium autorytetu. Mamy takie ciała różne językowe, na przykład Radę Doskonałości Języka Polskiego albo Radę Języka Polskiego, które te, powiedzmy, zmiany, tę ewolucję językową w jakiś sposób kontrolują. Na przykład tak było ze słowem Młodzin. To jest jedno. Drugie, jest też, pojawia się inny też taki komunał, nazwijmy to, że trzeba język się zmieniać, trzeba się dostosowywać, trzeba dostosowywać język do zmieniającej się rzeczywistości. No ale właśnie, wróćmy do tego, co przed chwilą powiedziałem. Język się zmienia, my mamy pewne procedury, w jaki sposób ten język się zmienia, analizujemy to, w jaki sposób się zmienia, oceniamy, czy chcemy tą zmianę, czy nie chcemy, mamy pewne ciała, które w jakiś sposób to sankcjonują. I teraz osoby, które tego nie dostrzegają, to one chyba w jakiś sposób nie dostosowują się do zmieniającej się rzeczywistości. Bo rzeczywistość jest taka, że zmiany się dzieją, mają swoje pewne procedury, mają pewną swoją debatę, która zawsze poprzedza i to się dzieje właściwie latami, zanim powiedzmy coś, jakiś uzus językowy się właśnie usankcjonuje, zostanie przyjęty, no to wcześniej trwa długo dyskusja nad nim, nie? Na takim oddolnym poziomie jak my tutaj też. Więc osoby, które to ignorują i chcą od razu przeskakiwać do tego, żeby tę zmianę jakby traktować jako już wprowadzoną, mało tego jeszcze krytykować czy wręcz hejtować osoby, które tej zmiany jeszcze nie przyjęły lub które na przykład krytykują czy podważają sensowność tej zmiany, no to hello, no ale to w takim razie te osoby by ignorowały zmieniającą się rzeczywistość, albo można powiedzieć, że chciałyby zmieniać rzeczywistość tylko tym, że coś pomyślały, ignorując rzeczywistość taka, jaka jest. W tej debacie pojawiły się też takie argumenty, że w innych językach, na przykład, nie wiem, angielskim, francuskim, nie wiem, hebrajskim, innym jeszcze, te wyrażenia, to znaczy pies umarł i człowiek umarł, posiadają ten sam czasownik, ten sam predykat, czyli to będzie, nie wiem, to die w języku angielskim, tak? A my w Polsce, my to sobie rozróżniamy i może tak nie powinniśmy robić. Może powinniśmy skorzystać właśnie z tych innych języków. No i cóż, odpowiedź tutaj no, będzie kategoryczna, to znaczy jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, jeżeli nasz język, w ewolucji naszego języka wytworzyliśmy sobie bardziej specjalistyczne, precyzyjne określenia na śmierć zwierzęcia i śmierć człowieka, to nasz język jest bogatszy niż język angielski, francuski, czy tam jakiś inny. I to wręcz przeciwnie, to te języki, jeżeli chcą się rozwijać, mogą adaptować od nas tę zmianę, a nie my od nich. Dla nas to byłby pewien regres, bo nasz język pod tym, tylko i tym, tylko tym aspekcie jest bogatszy wobec tamtych.
Dobrze, jakie będzie rozwiązanie? Nie wiem, czy zauważyliście, ale rozwiązanie pojawiło się w naszej debacie z czatem GPT. To znaczy, zaproponował je również czat GPT, przychylając się w tym samym do mojego wniosku, a mianowicie, że nie powinniśmy mówić o zwierzętach, że umarły, bo właśnie mogą tam być gdzieś osoby, które rzeczywiście przeżywają stratę bliskiego człowieka, na przykład dziecka, i to może być brak empatii wobec nich. Natomiast skoro określenie zdechu, które etymologicznie wywodzi się od dyszeć, oddychać, nie? Czyli że coś nie oddycha, no ale dobrze, mamy też tą negatywną konotację, że możemy komuś powiedzieć zdychaj. Więc to się już, ta negatywna konotacja przeniknęła i teraz nie chcemy mówić o swoich pupilach, że one zdechły, więc skorzystajmy teraz z tej kreatywnej funkcji naszego języka i wymyślmy inne określenie na śmierć bliskiego zwierzęcia, które nie będzie takim samym określeniem jak umrzeć, ale będzie empatyczne, nie będzie nacechowane negatywnie, tak jak jest to ze słowem zdechu. Tak właśnie doradził czat GPT przecież. Więc skorzystajmy teraz z kreatywnego potencjału naszego języka i zamiast wyżywać się na językoznawcy, który ma inną opinię, lub na ludziach, którzy mają inną opinię, zamiast, no właśnie, podsycać ten hejt, no to ja proponuję teraz i sam zacznę, żebyśmy spróbowali się wysilić i znaleźć takie określenie, które będzie i empatyczne, i oczywiście opisowo będzie zgodne, no a jednocześnie nie będzie też tym określeniem umarł i będziemy mogli je z sukcesem stosować do odnoszenia się do śmierci jakiegoś pupila. No więc dobrze, pies nie umiera, pies nie zdycha, możemy powiedzieć, że pies skończył życie, czy nasze zwierzę skończyło swe życie albo dokonało żywota, może brzmi zbyt staroświecko. Zapraszam Was w komentarzach, napiszcie proszę Wasze propozycje, no i może coś nam się z tego urodzi, może przekierujemy tę energię, którą dość kiepsko pożytkujemy w ostatnich dniach, na to, żeby znaleźć dobre i kreatywne rozwiązanie. Jeszcze jedno, tutaj z cyklu Życie samo memy pisze. Tutaj jest nagłówek z takiego jednego z większych portali informacyjnych i opiniotwórczych w Polsce. I tutaj, no właśnie, jest ten artykuł przedstawia krytykę profesora Bralczyka, która jest autorstwa dziennikarzy. I zobaczcie, na sam lead, sam nagłówek, który ma, nie wiem, raptem 6 czy 7 zdań, ja naliczyłem 14 błędów językowych. Wszyscy wielcy humaniści. Ale to tyle. Kurtyna.